Serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was oto z tymi dwoma budowlańcami. Jak widzicie, kurki mają takie same. Jest dzisiaj ze mną Mati. Nie muszę, jeszcze jak ktoś mnie pamięta, to dzień dobry. I jest Julek. Dzień dobry, ułem. Kurwa, widzę, że tacy sami dobrani jesteście, tylko inne czopki moto. Dzień dobry, ułem. No, także witam was w świątecznym odcinku, jak co rok. Na początku chcielibyśmy wam życzyć wesołych świąt i obfitego Sylwestra. Pijanego, co? Nie, ja nie wiem co. Dobra, także widzicie, tutaj mamy trzy ciągniczki gminne oczywiście. Dzisiaj dostaliśmy takie wyzwanie, żeby poodśnieżać tutaj. Ty wyjedziesz dzisiaj czy nie? No, to chyba to czwórko nie wyjedzie. Ja jakiś tam pomoc ustawię. Także dzisiaj tutaj poodśnieżamy sobie. Panie Jezu, jaka człowieku hałda, ty. Julek nie wyjedzie, ty. Ja cię zaraz wycznę. Nie wiem, do sklepu nie wyjedzie. Czekaj, musiałbyś tutaj. Czekaj, to trzeba ustawić drugą strunę. Ogólnie to jeszcze nie wiem, jak się ten pług obsługuje, bo to widzicie, pierwszy raz z takim pługiem jeżdżę to. Dobra. Ogólnie to było bało. Także co, dzisiaj właśnie odświeżamy sobie. Moim zdaniem jeden niech sobie ustawi pług na prawo, drugi na lewo i jedźcie za mną, nie? Przynajmniej ten niemcy tak jego wyglądać. Jojo, tylko tu najpierw trzeba by było ten... jakoś wyjechać stąd. No bo to najwyżej co odświeżamy teraz, to czy później poodświeżamy tutaj? No później co? Najpierw tam pojedziemy. Tak, dobra. O Jezu! Matko bosko, jak sypię tym. Czekaj. Teraz tak, żeby tutaj dobrze pojechać. Bo tu we trzech to chyba nie ma co. Jak chcesz, jak to możesz tu odświeżyć zioła pod chałupę, Grażynce, wjazd. Dobra. Ile tam jedziesz? Chyba trawa czy jakiś śnieg normalnie. Ej, tyle, że trochę mogliby zmienić objętość tego śniegu, bo to jest nierealne, nie? No. Jechać za tobą czy jechać tam na wprost? A możesz już tam wprost jechać, wiesz? Dobra. Ale tam kurwa idzie. O, czekaj, tak sobie. Widzisz to? Co? Op. Ale przynajmniej to realnie wygląda, nie robi się taka skarba. No to jakby tak łeb dostał z takiej lufy, to na miejscu chyba by było. Andrzej tam próbuje przepchnąć się do Bożenki. Krzyżynki. Krzyżynki. Dobra. Jeden chuj, tylko w innym opakowaniu. Dobra, trzeba napędy zapozałączać, bo to kurde. Ja dobrze jadę? Kurwa, źle pojechałem. Patrzcie to, ty. No. Paki. A, tu... no... jak najbardziej, można balkon wysypać sąsiadowi. Tak, na balkon. Dobra, pół ustawiony, można... czekaj, tu jest w ten... widać, żebym pojechał. 10 na godzinę. Tam z tyłu sól czepiamy lejkiem. Znaczy tym, motylem, sorry. Motylem. Ale tu zaspy. Jak koguta włącza sobie, bo to wiesz. Ty trochę wolniej, może majster te jeździ, by to realnie tym dało. No tak 6x6 pojadę na godzinę. Kurde, trochę poboczem jadę, ale to nie szkodzi. Ważne, żeby śnieżone było. Mój Jezu. No bo czekaj, jak ja na tą stronę, na lewo będę spychał. Żebyś do kabiny sobie nie wsypał czasem. Człowieku. O, dzikie redukcje. Matko bosko, jakie zaspy, tu śniegu nasypało, tyle, że... Tam Andrzej nam się chyba zakopał gdzieś. Andrzej tam chyba przerwę robi. Nie, ciągle jadę. Oporem? Oporem. Oporowo. Całodobowo. Tak ma być.
O, ja tu muszę trochę kurwa gazu dać, bo... Ta czwórka mocy nie ma. No tak trochę. O kurno, chyba że z drogi zjechał. No chyba bardzo mocno, że jest drogi zjechał. Mocy, palę od śnieżanej. Daję, bo trzeba cofnąć, bo to kur... Widzicie, zasypane. Tak, o, spokojnie. Krzysiek, kurwa. Spokojnie, jak na wojnie. Ty, pa, zobaczymy coś. Czekaj. Weź stój. No. Jap, Zetur power. Mój Boże, przecież tu człowiek z Boże się utopi. No, ja tu to takie roztopy, że... Będzie bagno jak... Że... To pani, co pan nawet robi? Chciałem bagno. Miał, kurde. Czy pan jest psychicznie chory? My, kurde, no. Bagno. Czy pan jest psychicznie chory? Nie, a co? Nie jestem. Czekaj, muszę sobie ustawić skrzynię, bo tutaj widzę, że ta szóstka to tak... Te biegi zmienia jak... Porąbana. Ja tam na tempomacie sobie napitalam, jak panowie ciepełko w kabinie, u was jak tam? U mnie piździ trochę, bo to okno drzwi mam otwarte, to... Tak ma być. Ty, Krzysiek, o Boże, sarny! Po... O kur... Ty, poczekaj, bo bałwana się przypalił. Dzieci postawił bałwana, opia. Jakby taka bałwana wciągnęło do tego, to... Tylko by węgiel było słychać jak strzela. A gdzie tu sąsiady choinkę wystroiły, kurde? Ja zaraz sąsiadom dam po oknach, człowiek, oni wiedzą, że święta. Święta i po świętach. Boże, zasypało. Kurde, jak on do GS-u teraz wejdzie, jak tam takie zaspy. Właśnie odśnieżam tu GS-a, człowiek. Dobra. Jak tam suwy, dobra, gitara się sypie tam. By ślisko nie było. O, jedzie Andrzej. Dobra, tutaj w sumie już nie jedziemy. Wsteczny i ogień. Jeszcze raz przejadę. Czekaj, Andrzej, zwolnij. Wy to możecie już jechać na tym. Się tutaj na skup. Oj, pierdzielać. To zlagowało delikatnie. A, bo to jest skup, tak? Jo, to możecie wjechać, ja tu sobie ogarnę. I tego. O kurwa. Dobra, dwuje gaz do piernika. Świątecznego. Ale profesjonalne odświeżenie. Sypie w powietrze. Śnieg się rozpuszcza się. Ale tu zaspa. Andrzej, pomógł ci? Nie, dam sobie radę. A, czekaj. Wie, jak zobacz, jak idzie. No to ci pomogę. Dobra, tu wyłączymy ten, motyla, bo tu szkoda tego. Szkoda soli. Takie zadupie. Od radar na tą stronę. I ogólnie na początku możecie stać łapeczkę. Na kolejny tak. Odcinek zapraszam do Matego. Tam też będzie coś o ile tam będzie. Nie no, może będzie. No może będzie. Oj, tu jest górna skocznia. Tu z tej górki to będą dzieci na sankach zjeżdżać. Dobra, wsteczny. Dobra, w miarę tu jest odśnieżone. Teraz jakoś tam... O Boże. Tak, jak tam daje człowiek. Co tu się dzieje? O kur... Ja im wagę odśnieżę, bo... Ja pierdykam. Czekaj, bo tutaj trzeba jakoś tak wjechać. Nie no, w sumie odśnieżymy ten skup i możemy zrobić kulik na przykład. W sumie to nie wiem, czy mi się opłaca robić do siebie odcinek, bo w sumie ten kanał już tak jest martwy. No jak tam chcesz. Więc w sumie lepiej ty, żebyś ty miał treściwszy materiał, bo teraz z twoim kanałem i tak nie jest za ciekawe, więc... No, ale... Może się to jeszcze uda rozbudować. O, lewku! Człowieku, poszli, szybcy wściekli. Ino. Dobra. Ten tu jeździ, to ja jadę. Mój tu jadę. Jest. Zasypię tą beczkę. Ruch człowieku jak... Na weekendzie w piątek. Marszałkowski. Na weekendzie w piątek, to nieźle. Ja no szczerze w realu, jakby się tak się ciężko odśnieżało nad ciągnikiem, to mój Boże. O. Czekaj, tu. Dobra.
Ja bym tak podśnieżał w sumie, 30. Bez kitu. Takim pługiem to. Dobra. O, pato. Ja. Tam też można, no. Nawet no. Trzeba. Andrzejek leci oporowo. Dobra, dwuja i gaz do. Nie wiem jak. O kurna. Wsteczny. I ogień. O kurczę. O Jezu, ale tu robotka idzie, nie? Tak. Ej kurde, jakie zarąbiste siedzenia są w tych ciężkich seriach. No, ja takie chyba do 30 chyba mówię. A tu Janno. No, tu są zajebiste siedzonka. Akurat. Dobra, jedziesz tu jeszcze z razy. Chociaż tam trzeba jeszcze odśnieżyć. No bo dobra. Ja tu podskoczę. Trzeba się pół przestawić. O kurna, coś przerąbałem. O, ty też widzę. Tak, już rzucam człowieku. Będziesz drzewo wycinał, czy co? Nie, no tak, na no, tak śnieg rzucam. Aha. Dobra, no nie ma problemu, ma coś. Dobra, wujka damy i... Hesolą posypiemy. Tak, niech mają. Z wierzchu. O, kurwa, nie. A w sumie to nie nasze. Czekaj, to... by się zaklinowałem. Wyjedziesz, czy nie bardzo? Czekaj, panie, by się zawiesiłem chyba. O kurz, nie wiem, o Jezus. Dobra. Dobra, chyba tak jakoś tutaj z grubsza jest podśnieżane, myślę. Jo. Tam sobie chłopaki najwyżej łopatami sobie podwalają. Ale tu przygazówkę teraz. Albo nie, jednak. O. Czekaj, dobrze ustawiłem tu skrzynię. Uwaga, zapis. Zmiana biegu ręczna, dobra. To jedziemy na bazę. I ja ten tam zostawił normalnie, tak o. Co, tutaj? No, gmina tam sobie odbierze. Dobra, to chuj. Dawaj, zostawimy i biegniemy potem. Dobra. Grać tego Urkruza i... Ja już jadę, panie, możesz to poczekać. O, dobra. Ja tu zobaczę, może sklep otwarty mają. Kurde, zamknięte. Nowa wieś, yes. 9 godzina. Tam może trzeba się chłopaków z wagi zapytać, czy chcą na kuliki. Czekaj, poszukam może jakichś menelów. Nie ma? Jest. Pod GS-em. No, a zamknięte, 9 godzina. Ja, ale coś jest nie tak chyba z tym samochodem, bo nie chcę jechać. O Boże. Czekaj, ta? Ja człowiek w krótkim koszulce. W kaloszach. Matko, blisko. A zobacz, a masz skrzynię tą? Ręczną czy automatyczną? Bo on tam czasem na dwójkę nie przełącza. Znaczy z dwójki na trójkę. Co się stało? Nie wiem. Ty, wyłączył się komputer chyba. O. O. Ty, powaga, no mam czarny ekran, nic nie widzę. Żyjesz tam w tym apteczku? Chyba nie. Ha. Chyba nie żyje. I bez kitu, komputer mi się rozkurwił. Ja pierniczę. Czekaj, to ja chociaż tu jaką miniaturkę strzelił. A to w sumie później se strzela. O Boże, jak to na dachu był? A bo ty tu stoisz. Chodź na dach, skoczymy na GS-a. O, dobra. A jednak nie. O, patrzcie teraz. O kurwa, na drzewo wskoczył. Oho. Chyba jeden odpuścił. Dobra Jurek, dawaj. Ratuj się na sanie i jedziemy. Dobra. Może jeszcze... Ja jedno ostatnio usiądę. Kurwa, odkryłeś. No dobra. O Jezus. Dawaj mu napęd załąd. No, nie można to załączyć. Kurwa, czekaj. O. O Boże Święty, to kurde, jakieś auto tu stoi. Porzucony pick-up chyba. No, co, porobimy jakieś
lekki kulik, żeby tu wiecie. Było chociaż coś do tego filmu. Kurwa, wolniej! Wyjebało cię 50 na godzinę! Człowieku, dopiero to czwórkę zapiąłem. Trzymaj się tam. O kurwa! Patera, opie. Kurwa, Sanek mnie wyjebał. Uj. Siadaj, Andrzej, kurwa, jedziemy. Ale chłop idzie. Aż miło. I cyk, trójeczka. Dobra, tu po asfalcie trochę. Pozdzieramy te sanki. O kur, żyjesz? Dobra, teraz się trzyma, teraz będzie jazda bez trzymanki. Trójka. Polnymi sobie pojedziemy. Chyba polnymi. Dobra, chuj. Dobra, tu jakaś chyba droga jest to. Ale cię w lusterku widzę fajnie, nie? Aaa, też ciebie widzę. O, już cię nie widzę, o. Nie. O, tu kurna z górki. I piąt, i czwórka, znaczy się. O człowieku. 70 na blacie. Kurwa. I... jep. O kurczę, mać, czekaj. Czasem maty nie napisał? Tak coś mi się wydawało. Nie, jednak nie. Przewidziało mi się. Ej, nie, to auto coś faktycznie... O kurwa. Nie chcę iść. Kurna. Czekaj, bo coś jest nie tak. Dobra. Także to mamy już 15 minut. Witam. Wrócił kuliga. Co tam się stało? Nie mam pojęcia, zapytałem mojego komputera. Ty normalnie, nie w sensie... Kurwa, otworzyłem. Włączyłem bieg, jechałem tym samochodem i nagle czuję w czarny ekran, nic nie widzę. To chucięcie zrobimy, to jeszcze możesz wbić nas kulik. No dobra, jak już. A ile masz minut? 16. To chyba starczy w sumie. No bo także tu się będziemy pomału żegnać. Także co, jeśli odcinek wam się spodobał. O, jeszcze tu Andrzej jak poupala kładzisza. Grażynki oczywiście, to Grażynka jeszcze śpi, to można poupalać troszkę. No, jakiegoś bąka skręci i lecimy. O! Daj mu! Daj kurwie miodu! Dobra. Także w tym odcinku to było tyle. Zostawcie łapkę, zostawcie suba i jeszcze raz wesołych świąt i trzymajcie się. Siemano. Siemaneczko.